Jan Paweł II. Teologia ciała. Cudzołóstwo według prawa i w języku proroków. To rozważanie koncentruje się wokół słów Pana Jezusa z kazania na górze. Chrystus mówi: słyszeliście, że powiedziano w Starym Testamencie: nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, i tak dalej. Otóż w dniu dzisiejszym skupiliśmy się przede wszystkim nad tym: nie będziesz cudzołożył, nad znaczeniem, jakie to słowo, a przede wszystkim odpowiadająca mu rzeczywistość, miała w Starym Testamencie. Chrystus bowiem mówił do ludzi, słuchaczami Jego byli właśnie ci, którzy żyli wedle nauki Starego Przymierza. Otóż w Starym Testamencie trzeba naprzód wyróżnić bardzo szczegółową kazuistykę prawniczą związaną z tym przykazaniem. W świetle tej kazuistyki zachowywano pozornie zakaz nie cudzołóż, ale równocześnie dopuszczano w praktyce poligamię, wielożeństwo. Tak więc to przykazanie, chociaż bardzo pilnie przestrzegane, chociaż wypadki cudzołóstwa formalnego były ścigane karami nawet śmierci, było jednak w gruncie rzeczy narażone na nie zachowywanie go w znaczeniu w takim, w jakim określa ono wierność małżeńską w małżeństwie monogamicznym. To znaczy w tym małżeństwie ustanowionym przez Twórcę, o którym długo mówiliśmy, analizując odnośne teksty z Księgi Rodzaju przez szereg miesięcy. Oprócz tego znaczenia prawniczego, jakie ma cudzołóstwo w Starym Testamencie, w księgach przede wszystkim prawnych Starego Testamentu i w praktyce, jest jeszcze drugie znaczenie, które ten wyraz cudzołożyć, cudzołóstwo znajduje w księgach proroków. Tam chodzi o znaczenie przenośne, mianowicie prorocy, zwłaszcza Izajasz, Ozeasz, Ezechiel, porównują zdradę, niewierność, której się często dopuszczał lud wybrany, Izrael, lud Starego Przymierza, w stosunku do swego Boga, Jahwe, z cudzołóstwem. Przedstawiają więc Boga jako oblubieńca, jako małżonka, a Izrael jako oblubienicę i małżonkę, i wszystkie wypadki niewierności kultu bożków pogańskich, bożków ościennych narodów nazywają cudzołóstwem. Quando Cristo nel discorso della montagna dice: kiedy Chrystus wskazany na górze mówi: słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, odwołuje się do tego, co każdy z jego słuchaczy znał na pamięć, do czego czuł się zobowiązany mocą przykazania, które pochodzi od Boga Jahwe. Jednakże historia Starego Testamentu ukazuje, że życie ludu, który był związany z tym Bogiem szczególnym przymierzem, życie poszczególnych ludzi wielokrotnie odbiegało od tego przykazania. Wskazuje na to nawet pobieżne spojrzenie na prawodawstwo, którego obfity zapis znajdujemy w księgach Starego Testamentu. Przepisy prawa starotestamentowego były bardzo surowe. Były one również bardzo szczegółowe i wnikały w najdrobniejsze konkrety życia. Można przypuszczać, że im bardziej uwidaczniała się w tym prawie legalizacja faktycznego wielożeństwa, tym bardziej rosła potrzeba utrzymania jego prawnych rozmiarów i zabezpieczenia legalnych granic.
Stąd właśnie ta wielka ilość przepisów, a także surowość kar, które prawodawca przewiduje za ich łamanie. Sądząc na podstawie wcześniej przeanalizowanego odwołania się do początku w rozmowie o nierozerwalności małżeństwa i w sprawie listu rozwodowego, Chrystus widzi jasno tę podstawową sprzeczność, jaką prawo małżeńskie Starego Zakonu kryło w sobie, akceptując faktyczną poligamię, instytucję nałożnic obok prawnych małżonek, czy też prawo do współżycia z niewolnicą. Można powiedzieć, że prawo to, zwalczając grzech, równocześnie zawierało w sobie lub inaczej chroniło społeczne struktury grzechu, stanowiło ich legalizację. W tych okolicznościach istotny etyczny sens przykazania nie cudzołóż musi też ulegać zasadniczemu przewartościowaniu. Chrystus w kazaniu na górze odsłania na nowo ten sens, to znaczy przekracza jego tradycyjno-legalne ograniczenia. Vale forse la pena di aggiungere che nell'interpretazione antico-testamentaria. Warto może w tym miejscu dodać, że o ile zakaz cudzołóstwa jest w swej wykładni starotestamentowej nacechowany, rzec można, kompromisem z porządliwością ciała, to stanowisko wobec zboczeń seksualnych jest w nim całkowicie jednoznaczne. Świadczą o tym odnośne przepisy, które przewidują karę śmierci za homoseksualizm oraz za uprawianie bestializmu. Jeśli chodzi o postępowanie Onana, syna Judy, od którego pochodzi nowoczesna nazwa onanizm, to Pismo Święte nazywa je złym w oczach Pana i dlatego także zesłał na niego śmierć. W całości owo szeroko rozbudowane prawo małżeńskie Starego Testamentu wysuwa na pierwszy plan celowość prokreacyjną małżeństwa. Stara się ono w pewnych wypadkach okazywać jednaką sprawiedliwość w stosunku do kobiety i mężczyzny. Tak na przykład, gdy chodzi o karę za cudzołóstwo, powiedziane jest wyraźnie, ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. W całości jednak raczej upośledza kobietę i traktuje ją surowiej. Occorrerebbe forse porre in rilievo il linguaggio di questa legislazione. Należałoby może jeszcze zwrócić uwagę na język tego prawodawstwa. Jest to jak zawsze w takim razie język obiektywizujący ówczesnej seksuologii, ważny dla całokształtu rozważań teologii ciała. Spotykamy się w nim ze swoistym potwierdzeniem wstydliwego charakteru wszystkiego, co płciowe w człowieku. Więcej jeszcze, to co płciowe jest poniekąd nieczyste, zwłaszcza gdy chodzi o fizjologiczne objawy ludzkiej płciowości. Odsłanianie nagości jest napiętnowane jako równoznaczne z dokonaniem niedozwolonego aktu seksualnego, przy czym sam termin wydaje się dość znamienny. Nie ulega wątpliwości, że prawodawca starał się posługiwać terminologią, która odpowiadała świadomości i obyczajowości ówczesnego społeczeństwa. Tak więc język prawodawstwa starotestamentowego musi nas umocnić w przekonaniu, że prawodawcy i społeczeństwu nie tylko znana jest fizjologia płci oraz somatyczne objawy życia seksualnego, ale także, że są one w określony sposób wartościowane. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wartościowanie to ma charakter negatywny. Nie jest to z pewnością zaprzeczenie prawd znanych nam z Księgi Rodzaju. Nie można pomawiać Starego Testamentu, a w nim także ksiąg prawodawczych, o to, że są prekursorami manicheizmu. Zawarte tam spojrzenie na sprawy ciała i płci jest nie tyle negatywne, czy nawet nie tyle surowe, ile nacechowane owym obiektywizmem, który tłumaczy się wolą wprowadzenia ładu w całą tę dziedzinę życia ludzkiego. Chodzi zaś nie bezpośrednio o ład serca, ale o porządek całego życia społecznego, u którego podstaw stoi jak zawsze małżeństwo i rodzina. Se si prende in considerazione la problematica sessuale nel suo insieme. Na jedno może jeszcze wypada przez chwilę zwrócić uwagę, mianowicie na uwydatniający się w odnośnych księgach Starego Testamentu związek między moralnością, prawem i medycyną, gdy chodzi o całokształt problematyki seksualnej.
Księgi te zawierają niemało przepisów praktycznych z dziedziny higieny i medycyny wedle jej ówczesnego poziomu, a wynikających bardziej z doświadczenia niż wiedzy. Wiadomo, że do dzisiaj związek ten jest ściśle aktualny. Medycyna stale blisko towarzyszy etyce w tej jakże rozległej dziedzinie zagadnień, a etyka oraz teologia szukają jej współpracy. Quando Cristo nel discorso della montagna pronuncia le parole avete inteso che fu detto non commettere adulterio. Kiedy Chrystus w kazaniu na górze wypowiada te słowa, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, dodając zarazem, a ja wam powiadam, staje się rzeczą jasną, że chce odbudować świadomości swoich słuchaczy właściwy, etyczny sens tego przykazania, odcinając się od interpretacji doktorów, urzędowych znawców prawa. Oprócz wykładni, która pochodziła z tej tradycji, Stary Testament dostarcza nam innego jeszcze rozumienia przykazania nie cudzołóż. Była to tradycja proroków. Ci ostatni poprzez nawiązanie do cudzołóstwa pragnęli uprzytomnić Izraelowi i Judzie największy ich grzech, jakim było odstępstwo od jedynego prawdziwego Boga na rzecz kultu różnych bożków, które lud wybrany łatwo i pochopnie sobie przyswajał w kontakcie z innymi ludami. Właściwa dla języka proroków jest raczej analogia cudzołóstwa. Jednakże poprzez analogię odsłania się także rozumienie przykazania nie cudzołóż, taka jego interpretacja, której brak odczuwamy w dokumentach prawodawczych. W mowach proroków, przede wszystkim Izajasza, Ozeasza czy Ezechiela, Bóg przymierza, Jahwe, przedstawiany jest jako oblubieniec, a miłość, którą związał się z Izraelem, można i należy upodobnić do oblubieńczej miłości małżonków. I oto Izrael poprzez swoje bałwochwalstwo, poprzez odstępstwo od Boga oblubieńca, dopuszcza się wobec niego zdrady takiej, jakiej dopuszcza się kobieta w stosunku do swego męża. Dopuszcza się właśnie cudzołóstwa. Prorocy w wymownych słowach, przy pomocy bardzo nieraz plastycznych obrazów i porównań, przedstawiają zarówno miłość Jahwe oblubieńca, jak też ową zdradę Izraela oblubienicy, która oddaje się cudzołóstwu. Temat ten w naszych rozważaniach musi jeszcze powrócić, jednakże już teraz należy przynajmniej na tyle nad nim się zatrzymać, na ile jest to nieodzowne dla zrozumienia słów Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28 oraz dla tej odnowy etosu, jaką słowa te w sobie niosą, a ja wam powiadam. O ile Izajasz zdaje się w swoich tekstach uwydatniać przede wszystkim miłość Jahwe oblubieńca, która w każdej sytuacji wychodzi na spotkanie oblubienicy i przewyższa wszystkie jej załamania, o tyle Ozeasz i Ezechiel nie szczędzą porównań, ażeby uwydatnić przede wszystkim brzydotę i zło moralne tego cudzołóstwa, którego dopuszcza się oblubienica Izrael. Postaramy się w następnym jeszcze rozważaniu głębiej wniknąć w teksty proroków, ażeby pełniej odsłonić treść, która w świadomości słuchaczy kazania na górze mogła odpowiadać przykazaniu nie cudzołóż. Corrispondeva al comandamento non commettere adulterio.